Ale opowiadałem wam historię o transwestycie z Ameryki. Zytni szpineczkę. Nie opowiadałem. No więc to było podczas tego wyjazdu. No nie. Byliśmy w San Francisco. Byliśmy tam przez dwa dni. Przyjechaliśmy do San Francisco w poniedziałek, wyjeżdżaliśmy w środę. No i we wtorek poszliśmy, poszliśmy sobie na miasto, żeby pójść sobie do takiego fajnego pubu, żeby się napić piwka. No i znaleźliśmy takie miejsce. I to był właściwie taki pubo klub. W sensie to był bab, pub, ale też miał jakieś parkiet. Nawet miał jakieś piwnicę też z jakimś innym parkietem, który był wtedy zamknięty. A tak to był właśnie. Był pub. No i tam jakieś mały parkiet obok. Nawierliśmy no sobie do tego pubu. Zamówiliśmy sobie oczywiście Jackas Colo standardowo. No i sobie pijemy. No i. Byli tam ludzie. No nie? Więc obserwujemy tych ludzi. I były tam też dziewczyny. Hmm. Tak. Ta historia staje się coraz bardziej ciekawa. Dokładnie. No właśnie. No i była tam taka jedna, taka naprawdę ładna dziewczyna, nie? Znaczy brunetka, więc w ogóle wiesz, to w Leszka typie, bo to wiesz. W każdym razie to była taka naprawdę ładna dziewczyna, taka, taka no dziewięć na 10 można by rzec. Dziewczyny nie obrażą, że jakoś ceniam czy coś, ale jakby chciał, chciałbym wam dać jakiś taki ogląd, takiej brunetki, takiej, takiej kolumbiany, takiej latynoski, nie? Więc taka dziewczyna. No i właśnie. No i uznaliśmy z Leszkiem, że faktycznie to jest najładniejsza dziewczyna w tym klubie, Pabie, czy jak zwał, tak zwał. No ale spoko. Stwierdziliśmy, że idziemy dalej gdzieś w miasto, poszukać jeszcze fajniejszej misówki. No i wyszliśmy z tego, z tego pobo klubu. I ona tam razem z koleżanką była na papierosie. I zbliżyliśmy się jakby do ulicy, tam gdzie one stały, bo zamówiliśmy sobie lifta, żeby podjechać do, do poczekaj, kolejnej miejscówki. Bym, mogę, mogę, przepraszam, przerwać? Nie możesz. ona była 10 na 7, 9 na 10... 9? No 9, tak 9. Była. Dla ciebie czy dla Leszka? Tak ogólnie, jakby, tak jakby wyobraziłem sobie, że jestem zwykłym, szarym obywatelem Polski i co bym sobie pomyślał o takiej latynosce. Więc tak do zwykłego polskiego obywatela 9 na 10 to była, nie? Mhm. No właśnie, no i podeszliśmy do ulicy. Wszystko jasne. Lech mówi, że to jeden, a ja osiem To razem dziewięć Boże, Leszek, nie możesz tak robić W każdym razie podchodzimy do ulicy, żeby zamówić tego lifta I ona tam była I stanęliśmy obok niej I jak walnęła takim męskim basem To był, słuchajcie, najgrubszy męski głos, jaki słyszałem w życiu A ta dziewczyna, która okazała się facetem Miała, nie wiem, miała, no nie wiem była niższa od pago nawet, nie? I miała tak wąskie biodra, że to było niemożliwe, że to był facet no, Ona musiała przejść jakieś operacje, nie? Ale ten głos, jak, jak usłyszeliśmy to z Lechem, to popatrzyliśmy sobie po sobie z, z Pawłem i powiedzieliśmy bardzo brzydkimi polskimi słowami, że wy, wypadamy z San Francisco jak najszybciej. Że już nie chcemy tu być. Czuliśmy się, słuchajcie, oszukani. No Wyobraźcie sobie dwóch Polaków, nie? Dwóch Polaków, których to nigdy w życiu w Polsce, nie, to się nie przytrafi w Polsce, nie przytrafi się to w Polsce. Ja tu siedzę cały czas. Cześć, kochanie. Ja jakby coś ja jestem żonaty, nie? Jakby typ coś. Ale kurde, no jest dwóch Polaków w, pub, w klubie. Patrzymy sobie, no są dupy, nie? Są jakieś dziewczyny. Uznajemy, że najładniejsza dziewczyna to ta. Ale po co mam te dziewczyny w ogóle? Ale to nic po co? Wiesz, to jest tak, że facet po prostu jest obserwatory, po prostu. Wiesz, to jest tak, że facet po prostu obserwuje. To to prawda? No jakby, jakby Jak mawiał Pasza, only looking, no, no touching, to jest, to jest wiesz, jakby możemy, możemy sobie pa patrzeć na, na dupy przecież, jakby, znaczy możemy krytykować sobie ludzi na przykład, nie? Widzisz, tak, ludzie piszą, że taki no, to, to, to jest normalne, to, to że, nie wiem, że, o, jest dupa, to nie znaczy, że ja już, nie wiem, ja wiem, już się zakochuję czy coś, tylko to jest po prostu dupa i koniec, nie? Więc jakby obserwujemy, rozmawiamy sobie o tym, bo to jest, to jest po prostu męska rzecz, no, to jest męskie hobby, no, obgadywać ludzi, no. Ale to nie jest nic złego. No. No właśnie. I nie wiem, na czym to stanęło już. Co ch... chciałem powiedzieć. I bo obserwujemy sobie z Leszkiem ludzi i rozmawiamy i tyle. Brodowski, trzpinteczka. I to nie jest nic złego. Bo sobie po prostu rozmawiamy. No więc właśnie. No więc dwóch Polaków sobie jest w takim pubu-klubie i mówi sobie. Jaka ładna niewiasta. A później się okazuje, że to facet. Jakby jest to dość szokujące w tej sytuacji. No, to przykro mi, Skarbek. Czemu? Przykro mi bardzo, że tak się nadziałeś. To, to nie to nadziałem na się, sensie. tak? Stałem obok. <laughs> Stałem obok. To nie jest tak, że się nadziałem, tylko po prostu usłyszałem głos. Przykro mi, że się nadziałeś, Skarbek. Ale mówicie, że się nie nadziałem. To nie. Jakby to. Nie zbliżałem się do, do niego. Znaczy zbliżyłem się trochę, ale to jakby... Jak przechodzimy na ulicę, po prostu usłyszałem rozmowę. Usłyszałem rozmowę i... Ale ten męski głos, który usłyszałeś, to, to było zdanie... You're so tiny. You're so tight. Ta, ta, co? Ja nie wiem, skarbi, co ty w ogóle gadasz? Podszedłem na ulicę, usłyszałem rozmowę... Jakiejś dziewczyny z facetem, okazało się, że to, byli, to były dwie dziewczyny, że to było dwóch facetów. Lecz znaczy, co? Już nie wiem. Znaczy usłyszałem rozmowę dwóch facetów, tym że to była ona, czy znaczy on, Markowawa.